witam serdecznie. Dzisiaj Roma Kikowego Szlaku, trasa ze Słupic do Rzepina, 15 maja 2013. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o czymś, o czym no może parę tygodni temu już mówiłem, wspominałem, ale na pewno czymś bardzo ważnym. Chciałem powiedzieć o opanowaniu. A czy zdarza Ci się czasami na coś wściekać, złościć się z błahego powodu? Czy zdarza Ci się, że coś, co jest takie oczywiste, pewne i powinno, jest tylko jakimś elementem w życiu, takim pomocnym odrobinkę, powinno normalnie zadziałać, nie zadziała? Na przykład idziesz i samochód Ci odpala, prawda? Bo coś tam, a wszystko wydaje się, że jest ok, albo gdzieś tam z kimś jesteś umówiony na 100% na bank, wszystko jest dograne, dopięte, idziesz, nawet nie zadzwoni, nie powie. Czy zdarza Ci się po prostu wkurzać, prawda? Ja nad tym cały czas pracuję. Pracuję i mam wiele takich momentów w życiu, że wydaje mi się, że już jestem taki opanowany i wszystko mam dograne, dopięte, że potrafię spokojnie przeanalizować problem i do niego podejść i właściwie go rozwiązać. Ale jednak są momenty, są chwile, w których gdzieś to opanowanie tracę. To jest wielkie wyzwanie, absolutnie wielkie wyzwanie, bo wierzę, że ten poziom opanowania jest jakby poziomem wzrostu człowieka na tej ścieżce człowieczeństwa, tego rozwoju osobowościowego, tego rozwoju własnego. I ta sztuka opanowania, no to jedna z najważniejszych sztuk. Być człowiekiem opanowanym. Bez względu na to, co się gdziekolwiek na zewnątrz wydarza, umieć do tego podejść z myślą rozwiązania, z myślą kolejnego kroku, a nie z myślą złoszczenia się na coś, wkurzania, wściekania. Wierzę, że to jest bardzo ważny temat. Wierzę, że to jest coś, co jest nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. I tak nawiązuję dzisiaj do tego tematu, bo dzisiaj rzeczywiście rano wkurzyłem się na auto. I właśnie nie powinienem. Powinno to wszystko przejść bardzo łagodnie, bez żadnego problemu. Ale jednak okazało się, że zawsze muszę nad sobą pracować, ale tu w tym przypadku okazało się, że no ewidentnie potrzeba dużej, dużej, dużej pracy nad sobą. Tyle na dzisiaj, na ten kikowy szlak. Do zobaczenia jutro.